Cię w kolejnym odcinku serii przeglądu moich rzeczy z Custom Content. I są to ubranka. Dzisiaj mamy na tapecie mężczyzn, głównie mężczyzn, i w bonusie kilka stroi dla kobiet, bo osiągnęłam kilka rzeczy właśnie dla kobiet również i od razu Wam pokażę, bo wiele tego nie było. No to zaczynamy sobie od faceta, bo to oni dzisiaj głównie są naszym tematem. I na pierwszy rzut idzie taka kurteczka skórzana. Jak widzicie, ona ma tutaj różne wersje koszulek. Można sobie dobrać wzór, jaki się komu podoba. Tutaj mamy taką kamizelkę fajną, z kapturkiem, która nam grac daje takie oto mięśnie piękne. Ona też jest w różnych wariantach kolorystycznych. I przechodzimy do sweterków. Te sweterki ściągnęłam z rosyjskiego forum, na którym trzeba się zarejestrować, żeby móc cokolwiek pobrać. I nie tylko zarejestrować, ale tam jest taki limit, jeśli chodzi o ściąganie, i jak przekroczy się ten limit, należy tam napisać post czy wiadomość, skomentować czyjś post, coś takiego. Nie wiem, jak to tam działa. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, jak działają takie fora. W każdym razie musi się zarejestrować i tam postępować według ich zasad. Ewentualnie, jakby ktoś miał naprawdę jakiś duży problem z tym, a bardzo by mu zależało na tych rzeczach z tego forum, ja mogę to udostępnić na swojej grupie, tak prywatnie. I w ten sposób to rozwiążemy. Bo na pewno nie jest jakoś tam najprościej zakładać sobie konta na rosyjskich stronach. Sama miałam z tym drobne problemy, ale się udało. Jak się coś bardzo chce, to wiecie. No dobra, tutaj mamy kolejne sweterki. Ja bardzo lubię właśnie sweterki i takie bluzy. To są moje ulubione rzeczy, jeśli chodzi o męski ubiór w Simsach. A tutaj jest taka koszulka, która też nam daje właśnie te mięśnie fajne. I też są różne kolory. A tutaj mamy jeansową kurteczkę. I też są różne wersje kolorystyczne. Proszę bardzo. I przechodzimy dalej. Tutaj mamy kurtki. Takie oto kurtki, super na zimę. Z takim eleganckim sweterkiem pod spodem. Tutaj jest szary, a tutaj mamy takie odcień zieleni. I mamy też bluzy sportowe. Niestety te bluzy nie można używać jako strój sportowy, nad czym bardzo mocno ubolewam. Do nich są też spodnie, ale spodnie to Wam pokażę, jak będziemy oglądać spodnie, żeby już nie mieszać. Jest też taka bluza z Nike, tam był Adidas. I są też czarne wersje tych bluz, znaczy to jest chyba taki granat. Ta jest czarna. I dalej mamy też kurtkę skórzaną, kolejną wersję taką, z takim grubszym swetrem pod spodem. I też różne kolorki. I znowu mamy bluzy z Nike. Wiecie, takie firmowe, nie? Nasi simowie są tacy firmowi. I to chyba dalsza część tych sweterków, co były przed chwilą, tylko w innych wariantach kolorystycznych. I tutaj taka bluza z jakimiś tutaj przypinkami fajnymi. I przechodzimy do koszul. Koszule też mamy, takie dość luźne. Tutaj jest podkoszulek jakiś. Znowu koszulka z bluzą jasno. Takie bluzeczki w dwóch kolorach. Koszule w kratę też muszą być. Oczywiście znowu bluzę. Bluzy. Trochę tego naściągałam, nie powiem. Ale myślę, że to już jest tak. Raczej nic więcej szukać nie będę, chyba że naprawdę mnie coś natchnie, albo po prostu napotkam gdzieś coś fajnego. Bo raczej robię takie porządki definitywne. Żeby sobie, wiecie, gry nie zaśmiecać znowu nie wiadomo jaką ilością tego wszystkiego. I tutaj mamy coś takiego jeszcze. I te sweterki też są z tego forum rosyjskiego. Takie już w klimacie zimowym bardzo. Ja mu tutaj założę koszulkę inną, żeby nam teraz spodnie dobrze wyglądały. Bo przechodzimy właśnie do spodni. Przechodzimy do spodni i proszę bardzo. Takie oto shorty. Tutaj mam takie fajne
te paski po bokach, nie wiem czy to widać, na tej jaśniejszej będzie widać bardziej. Albo nie, na tych będzie widać. O. I one mają właśnie, jak widzicie, kilka wersji kolorystycznych. Tutaj mamy takie zwykłe dresowe, sportowe. I przechodzimy do jeansów. Nie wiem, czy w tle słyszycie jakieś dzieci, ale tak, bo stworzyłam w ogóle całą rodzinkę i po prostu potrzebuję ich tam do kolejnych przeglądów, bo mam też ściuszki dla dzieci oraz... no, dla dzieci i to dla resztek, no, dzieci po prostu. Dobra, spodnie. Lecimy z tym. Tutaj mamy takie, znowu, luzackie dosyć dresy. To właśnie są do tamtych bluz, co widzieliście wcześniej. Można sobie dopasować komplet. Na moim blogu macie link oczywiście w opisie i na moim blogu te spodnie są właśnie w komplecie. Możecie sobie zajrzeć też, jak będziecie chcieli ściągać i popatrzeć, jak można sobie skompletować te stroje. Tutaj nie mam chyba koloru albo mesza nie mam. Także te spodnie muszę naprawić. No i kolejne dresy, kolejne dresy. Nie wiem, po co mi tyle tych dresów, ale one były w kompletach, więc wiecie. I jeansy, spodnie fajne. Właśnie brakowało mi, wiecie, takich fajnych spodni, normalnych, żeby Sim wyglądał w nich fajnie. Dlatego sobie pościągałam w kompletach i będę miała teraz w czym wybierać. Polecam serdecznie. Ja lubię mieć wybór, szczególnie, że często właśnie przebieram Simów. No i tutaj takie jakieś pomarszczone te spodnie. Znowu dres, znowu dres. I takie krótkie szorty, one tak trochę, wiecie co, dziwnie w nich wyglądają te nogi simowe. One tak jakby wyszczuplają w ogóle, bo zobaczcie jak ta koszulka mu odstaje. Nie są najfajniejsze, ale może jak się dopasuje do tego coś fajnego na górę, to będzie to lepiej wyglądało. No i ostatnia para spodni. Tak to się prezentuje. I teraz stroje jednoczęściowe. Właśnie, komplety, tak? Komplety to się nazywa. Mamy taką kurtkę zieloną, fajną. Bardzo mi się ona podoba. Tu, ona jest w codziennym stroju, ale można ją też zakładać na wyjście. Więc z tym nie ma problemu. Tutaj mamy taki fajny sweterek i spodnie do niego. Ostatnio tym Deben chodził. I tu są kolejne sweterki ze spodniami dwa. I one też są z tego rosyjskiego forum. Tutaj mamy taki fajny... ze studiami mi się bardzo kojarzy taki strój. Z jakimś klubem i tak dalej. W tym właśnie chodził chyba Mirek u mnie w studenckim życiu. Tutaj mamy taką bluzeczkę. Tutaj mamy sweterek. Fajny. Kolejny. Tutaj bluzeczki jakieś. I taki płaszcz ciepły. Na chłodniejsze dni, w kilku wersjach. I kurtki, też na zimę. O, tu już jest skrót, dobra. I cóż, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o naszych mężczyzn. Bo nic więcej nie ściągałam. Jeszcze zobaczę tutaj, ale tu jest to samo, co już widzieliśmy. No dobra, więc jeśli chodzi o naszych mężczyzn, to by było na tyle, jeśli chodzi o ciuszki. I teraz pokażę wam na szybko kilka rzeczy, które ściągnęłam dla kobiet, tylko sobie zmienię simkę. Dobrze, jesteśmy teraz z simeczką i pokażę wam kilka rzeczy, które ściągnęłam nowych. Ściągnęłam taką sukienkę, ale ona niestety... coś jest nie tak z tym modem, bo ona nie powinna mieć tutaj właśnie spodni. Dlatego... no... nie jest to dobrze zrobione. Bo na zdjęciu ona po prostu nie miała tutaj nic. Miała po prostu gołe nogi i buty do tego. I to są takie dwie wersje sukieneczek. No nie wiem, ewentualnie można sobie do tego dopasować jakieś... leginsy, albo o, założyć, nie, bo nie będzie widać z tyłu, to może nie jest najlepszy pomysł. Czy uda nam się coś dopasować do tych spodni? No takie leginsy ewentualnie, no ale czy to wygląda dobrze, sami to ocencie, bo no nie podoba nam się za bardzo. W ogóle będziemy mieli mały problem, bo nie wyciągnęłam tych starych rzeczy, ale ściągnęłam na pewno tak, ściągnęłam tą bluzeczkę w paseczki oraz tą. Również ściągnęłam takie oto sweterki, taki bordowy oraz tutaj do tego taki ciemny. Takie płaszczyki w różnych wersjach.
taki zestaw koszul w ogóle. Takie topiki z golfiki. I taką koszuleczkę na ramionczkach. Resztę rzeczy już widzieliście w poprzednim przeglądzie. Z dołów, co ja ściągnęłam z dołów? Ściągnęłam te spodnie. Oraz te. I jeszcze nowego, co się pojawiło. Te spodnie nowe ściągnęłam. I te ciemne. I to by było na tyle, jeśli chodzi o doły. A jeśli chodzi o całościowe, to na pewno ściągnęłam taką super kieckę. Też z tego rosyjskiego forum. Tak mi się ona spodobała, jest. Że po prostu to zadecydowało o tym, że się tam zarejestrowałam. Nie wiem, urzekła mnie po prostu, jest tak urocza. Po prostu musiałam ją mieć. I chyba już nic więcej stąd nie ściągnęłam. Ale na pewno jeszcze strój kąpielowy. Tak, taki oto strój. On jest w dwóch wersjach. I to chyba tyle. Bo resztę już Wam pokazywałam w poprzednim odcinku. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam. Zapraszam do obejrzenia sobie. Okej. Okay. Więc dobrze, moi drodzy, to było na tyle dzisiaj. W tym odcinku. W kolejnym przeglądzie pewnie Wam pokażę ubranka dzieci, więc czekajcie, wyczekujcie. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Po wszystkie linki zapraszam Was na mojego bloga. W opisie jest do niego odnośnik. Ewentualnie zapraszam na grupę tych, którzy chcieliby mieć dostęp do tych modów z tego rosyjskiego forum. W tym mogę jedynie pomóc. No i cóż, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!